Nenion plini bezonas de neniu. Vivi, kai lasi vivi, vivu kvieto kai sen dependeco. Krepuskas. Kiel agrable. Ja wiedziałem, że to będzie trudno, bo ja nigdy nie miałem styczności z językiem Esperanto i z językami pokrewnymi, czyli francuskim, włoskim, portugalskim, łaciną, tylko angielski i polski, więc i niemiecki jeszcze, no ale to tam chyba tego jest najmniej, więc dla mnie to jest język chiński tak naprawdę, a nie. I jest to bardzo trudne, no, bo to tak jak człowiek musi się nauczyć czegoś, co no, u nas się mówi na małpę, czyli nie wie, co mówi, a musi powiedzieć, jeszcze trzeba to zagrać, zinterpretować i szczerze powiedziawszy jestem przerażony. Neni umankas? Ciui sidiju, panio? Tata, mama, dziadkowie i dzieci, u których w domu pojawia się nagle czwórka dyplomatów, czyli pojawia się historia i wytyczają nową granicę między dwoma mocarstwami, wytyczają tą granicę przez ich dom. No i w tym domu dzieją się w związku z tym różne perypetie. Pojawiają się przemytnicy, pojawiają się celnicy, pierogi trzeba jeść przez szlaban graniczny i takie tego typu historie. Wybraliśmy ten temat na pokazanie go w języku Esperanto na zjeździe. No myślę, że dlatego, że to jest właśnie taka historia, oprócz tego, że śmieszna, to historia dotycząca, która może dotyczyć, która mogła się wydarzyć wszędzie, na każdej granicy, w każdym rejonie świata i pomyśleliśmy sobie, że to może być interesujące dla wszystkich, bo rozumiem, że przyjadą ludzie z całego świata i każdy będzie mógł sobie tą krótką, śmieszną historię jakby utożsamić ze swoją granicą.